Przyjaciele, bracia, mężowie i wszyscy kochankowie! Dzisiaj mam coś dla was, czyli książkę na temat męskości. <śmianowidł> Czym jest męskość! Czym jest męskość teraz, a jaka była 50 lat temu i czym te konstrukty różnią się od siebie? Jak na to wpłynęło dążenie kobiet do równouprawnienia i jak mężczyźni sobie z tym radzą? No, myślę, że tutaj obszar zdrowia psychicznego mężczyzn jest dosyć zaniedbany. Przynajmniej w naszym kraju. I mogą na to wskazywać m.in. statystyki samobójstw. I tak, statystyki policyjne mówią, że w 2020 roku aż 4386 mężczyzn popełniło samobójstwo, a w porównaniu kobiet 778. Jest to więc olbrzymia dysproporcja i często takie środowiska męskie zarzucają to, że się nie zauważa tego problemu. No więc chciałabym na ten temat porozmawiać. Tym bardziej, że ostatnio na naszym kanale pojawiały się takie treści bardzo sfeminizowane, dotyczące prawie wyłącznie kobiet. No, było to też nieprzypadkowe. Marzec był takim miesiącem kobiet, w którym chciałyśmy się pochylić trochę nad, nad tym obszarem. I tak znajdziecie tu i rozmowy na temat seksualności kobiet, i książkę o nadmiernym myśleniu wśród kobiet, a także rozmowę z kobietą transpłciową na naszym blogu, na które oczywiście zapraszamy. No, i chciałam trochę tak zrównoważyć ten temat. Nie wiedziałam, w jaki sposób to zrobić. No bo z jednej strony uważam, że właśnie temat męskiego zdrowia psychicznego i w ogóle takiego obszaru psychologicznego, seksuologicznego wśród mężczyzn jest taki. no, myślę, bardzo otoczony wieloma mitami i też bardzo stabilizowany. A z drugiej strony. Czuję się, że jednak no, jestem kobietą i nie chciałabym tu jako taka baba wychodzić z pozycji, że powiem wam, jak tu żyć i w ogóle wam złomem splaininguje świat. No i jakby nie o to chodzi, dlatego postanowiłam w tym filmie podzielić się z wami bardzo ciekawą książką, mianowicie Czasem Czuły, czasem Barbarzyńca. Książka ta mianuje się być przewodnikiem po męskości. Jest napisana przez dwóch autorów. Przez dziennikarza Tomasza Kwaśniewskiego oraz przez psychoterapeutę Jacka Masłowskiego. Jest to psychoterapeuta, on też założył fundację i Instytut Maskulinum, czyli to jest takie miejsce, które właśnie zajmuje się tą męską psychiką, męskim rozwojem. Uważam, że jest to dosyć unikatowe przedsięwzięcie w skali Polski. Mało jest takich inicjatyw, dlatego tym bardziej jakby zachęcam Was, żeby. Zajrzeć na stronę maskulinum. Znajdują się tam między innymi artykuły na temat mm, przemocy wobec mężczyzn, na temat męskiej przyjaźni. No, takie tematy, których brakuje. Sama książka jest dosyć unikatowa, ponieważ ogólnie takich książek związanych ze zdrowiem psychicznym czy pewnych takich poradników dla mężczyzn jest wielokrotnie mniej niż dla kobiet. I tu, tak jak sprawdziłam to na stronie Bonito, nie jest to reklama, ale tam było mi to najłatwiej sprawdzić. Mm, książek. Poradników dla kobiet w 2020 i teraz na początku 2021 roku ukazało się 54 pozycje. Natomiast w tym samym okresie dla mężczyzn było to 14 książek. Pisząc pracę magisterską na temat męskiej seksualności, zorientowałam się, jak dużo nie wiemy o męskiej seksualności, jak ona jest dla nas tak w pewien sposób stabilizowana. Bo, o ile właśnie powstają bardzo ciekawe książki na temat kobiecej seksualności, jak wspomniana ostatnio książka Dochodzę, jakby nie znalazłam takiego odpowiednika dla mężczyzn. Ogromnym szokiem poznawczym było dla mnie odkrycie informacji o tym, że w pewnym badaniu aż 25% mężczyzn deklarowało, że udawało orgazm. Udawanie orgazmu przez kobiety jest zjawiskiem powszechnie znanym, jakby dyskutowanym. Natomiast Myślę, że w tym obszarze męskim nie jest to takie oczywiste, przynajmniej dla mnie nie było. Stereotypy na temat męskości są bardzo rzadko wyciągane i oglądane przez y, ekspertów czy przez y, opinię publiczną. Że na przykład y, żarty o blondynkach już są dosyć passe i jest to taka y, no, dosyć powszechna opinia. Ale nadal, jakby, nikogo nie rażą żarty o tym, że o mężczyzna to myśli drugą głową, hehe, he, he, he. albo że mężczyzna to zawsze tam tylko o jednym. No, nie wiem. Myślę, że nie o jednym, nie. Myślę, że mężczyźni jednak są dosyć wielowymiarowi i składają się i zarówno ze swoich emocji i ze swoich myśli, przekonań. No, i takie spłycanie tematu męskości tylko i wyłącznie do ich członka jest no, okropnym uproszczeniem, i mega mnie to wkurza ogólnie. No, stereotypy dla mężczyzn są krzywdzące, dlatego że coś mężczyznom zabierają zabierają właśnie tę emocjonalną stronę i myślę i również autor przytacza to w swojej książce. Może to być powodem tego, że właśnie jest ten problem z samobójstwami, w ogóle z radzeniem sobie ze zdrowiem psychicznym. Myślę, że byłoby super, gdybyśmy terapię traktowali nie jako oznakę szaleństwa, ale właśnie jako taki najbardziej pragmatyczny, racjonalny sposób na radzenie sobie z pewnymi problemami, które się pojawiają. Tak jak na przykład, nie wiem, coś zepsuje się w samochodzie, to po prostu jedziemy do mechanika to wymienić. To jest po prostu najbardziej rozsądną rzeczą. Nie chcemy jeździć dalej zniszczonym samochodem, bo wiemy, że może to się skończy, nie wiem, wypadkiem, śmiercią naszą, innych ludzi na drodze. No to tak samo myślę, że powinniśmy podejść do terapii, bo to jest najprostsza i najłatwiejsza droga do tego, żeby po prostu pozbyć się jakichś takich naszych problemów, albo po prostu nie pozwolić im się rozwinąć. No niestety w takim dążeniu do, do zadbania o swoje zdrowie psychiczne nie pomagają właśnie te nasze stereotypy męskości, czyli stereotyp tego, że mężczyzna musi być twardy, silny i zawsze po prostu jakby hej, ho na przodzie i Stereotyp to jest coś sztywnego. Męski mężczyzna jest twardy i kropka. Nieważne co się dzieje. Umarła mu żona, on ma nie płakać. Rodzikami nerkowy wyrzucili go z pracy, to samo. Ale przecież każdy człowiek, mężczyzna jest człowiekiem, ma w sobie twardość i miękkość. Problem ze stereotypami polega na tym, że każą nam pewne rzeczy rozwinąć i uwypuklić, a inne spakować i wycofać. A to powoduje m.in., że nasze zachowanie przestają być adekwatne. Chciałam też podkreślić, żeby to było jasne i wybrzmiało to dosyć jasno, że ja jestem feministką, widzę problemy kobiet i uważam, że jesteśmy w procesie pewnej zmiany, która jest nam, kobietom, bardzo potrzebna, ale też myślę, że no jednak mężczyźni muszą na to jakoś reagować i też sami muszą się przystosować do tego nowego, zmieniającego się świata, który tak naprawdę może również dla nich okazać się dużo, dużo lepszy, ponieważ. Będą mogli odrzucić te stereotypy krzywdzące, i tak naprawdę zamykające ich w jakichś takich dziwnych pudełkach. Myślę też, że cała ta idea wojny płci jest całkowicie jakby absurdalna, i w ogóle po prostu to dla mnie nie zrozumiała, ponieważ większość z nas żyje jednak w heteroseksualnych związkach. I jeśli chcemy tutaj jakby walczyć, no to tak naprawdę zadajmy sobie pytanie, o co chcemy walczyć. Czy dominacja jest naszym celem? Czy naszym celem jest po prostu świetne życie wspólne, jakby z poszanowaniem dla siebie, dla innych osób? No, a też nie chcemy, żeby a child. The for that crime is death by stoning Książka ta jest to tak naprawdę rozmowa, dialog dwóch mężczyzn na tematy męskie. Jest tutaj poruszane bycie mężczyzną w bardzo różnych rolach społecznych czyli tym, kiedy jest się synem, kiedy jest się mężem, kiedy jest się ojcem, kiedy jest się przyjacielem dla innych mężczyzn, i też kiedy jest się sprawcą przemocy, kiedy jest się ofiarą przemocy. Pokazuje, myślę, w wielu kontekstach tę męskość. Próbuję też definiować w ogóle to, czym jest męskość. I coś jestem ciekawa, czy wy się z tym zgadzacie. Co to znaczy być męskim mężczyzną? To, że jesteś zorientowany nie na to, żeby prężyć muskuły, tylko żeby wytrzymać w kontakcie, określić granice, inaczej mówiąc, męski mężczyzna, to jest ktoś, kto potrafi wejść w realny kontakt z kobietą, pokazać się takim, jaki jest. Męskość dla mnie to jest świadomość siebie, swoich uczuć, potrzeb, zasad, ale też umiejętność wyrażania tego, bycie z tym w kontakcie. Mi się ta definicja podoba, chociaż zastanawiam się, czym różniłaby się od definicji kobiecości. Myślę, że to jest po prostu też w pewien sposób definicja takiego dojrzałego, świadomego siebie człowieka, który już zna siebie i umie rozpoznać swoje potrzeby i komunikować je na zewnątrz. Nie wiem, no jestem ciekawa, czy wy się z tym zgadzacie, czy macie jakieś swoje definicje męskości, bo myślę, że ilu mężczyzn i też ile kobiet tyle tych definicji. Temat ten ciągnie się tak naprawdę przez całą książkę. I szczególnie zaznaczony jest w rozdziale na temat dominacji kobiet nad mężczyznami w związkach, czyli jak tutaj autor nazywa nad kastracją mężczyzn. I Myślę, że ten rozdział jest naprawdę ciekawy. Pokazuje on pewne mechanizmy tego, jak potrafimy się uwikłać w taką relację, w której jedna osoba dominuje, stosuje często przemoc, jednak to jest przemoc psychiczna, czyli nie jest tak łatwo ją zauważyć, zidentyfikować jak przemoc fizyczną. Jednak autor pokazuje mechanizmy tego, jak ta sytuacja wygląda, jak ona się może rozpocząć, jak potem jest podtrzymywana. No i właśnie tutaj też bardzo ważnym motywem, jest umiejętność właśnie postawienia tych granic i nie zgadzania się na to. Też dużo jest ym, tutaj podkreślana ym, waga relacji faceta ze swoją matką. Autor stawia dosyć taką odważną tezę, mówiąc, że droga ku męskości jest prosta, albo męskość, albo matka. <gry> Czyli pokazuje też ten proces ym, pewnej separacji, który jest konieczny. Pewien proces tego, żeby mężczyzna również był odpowiedzialny za siebie, yy, w pewien sposób tak emocjonalnie się wyemancypował, stał się samodzielny w tym obszarze zadbania o siebie i o swoje emocje. Z wad, które zauważyłam, to myślę, że ta książka w taki sposób mało precyzyjny porusza męską seksualność. I widać tutaj, że autor jest zdecydowanie terapeutą, że, no, że on nie jest seksuologiem, i, i w pewnych momentach. Czuję, że brakuje takiego uszczegółowienia, doprecyzowania, szczególnie jeśli chodzi o relacje um, stricte seksualne pomiędzy kobietami a mężczyznami. No bo wydaje mi się, że to jest trochę bardziej skomplikowane niż jest to przedstawione w tej książce. Ale mimo wszystko uważam, że jest to bardzo, bardzo wartościowa książka. Przeczytajcie tę książkę, naprawdę, przeczytajcie ją. Myślę, że warto. Myślę, że jest potrzebna. Niezależnie na tym, żeby do świadomości społecznej przebił się fakt, że każdy z nas ma w sobie pierwiastek przemocy i że to właśnie nieumiejętność rozpoznania tego w sobie uniemożliwia wzięcie odpowiedzialności za tego typu zachowania, a to z kolei skutkuje tym, że trudno jest się zdecydować na jakąś zmianę.